Coraz więcej informacji dociera do nas w sprawie nowej wersji Counter-Strike. Postanowiłem przyjrzeć się im bliżej i wysnuć kilka wniosków wartych podzielenia się. Sporo poruszany jest temat ewentualnej premiery nowej odsłony Counter-Strike. Patrząc na kalendarz wydarzeń e-sportowych i na to, co dzieje się na Steam, możemy mniej więcej określić przybliżoną datę premiery. Obecnie trwa ESL Pro League, sezon 17, a jego koniec jest 4 kwietnia. Następnie mamy I Am Spring z rozpoczęciem 17 kwietnia i końcem 23 kwietnia. Następny turniej to Blast w Paryżu ze startem 8 marca. Wychodzi na to, że mamy przerwę między 4 a 17 kwietnia. Czy w takim przypadku kolejny turniej, czyli I Am Spring, odbędzie się już na nowej wersji Counter-Strike? No cóż, jest to jedna z moich teorii, ale wydaje się mieć ona duże prawdopodobieństwo. Druga opcja to koniec wiosennej wyprzedaży na Steam, który jest zaplanowany na 23 marca. Pojawiło się kilka opinii w internecie, że to właśnie wtedy będzie premiera nowej odsłony gry, ale zastanówmy się na chwilę, co w takim razie z trwającymi rozgrywkami ESL Pro League. Wątpię, żeby Valve namieszało aż tyle, że wypuszczą aktualizację gry podczas trwających profesjonalnych rozgrywek. To z kolei sprawia, że bardziej prawdopodobny wydaje się być następujący scenariusz. Valve wypuszcza nową wersję Counter-Strike między 4 a 17 kwietnia i jest to zupełnie nowa odsłona gry, a CSGO zostaje w obecnym stanie. Dlaczego tak uważam? Pomyślmy o całym ekosystemie CSGO. Całe zaplecze, turnieje, terminy, rozgrywki, treningi, kontrakty. Można wymieniać bez końca. Wprowadzenie aktualizacji do istniejącej gry stwarza wiele problemów i myślę, że Valve, wspólnie z innymi firmami, jak na przykład ESL, nie są w stanie pozwolić sobie na stworzenie takiego bałaganu. Spójrzmy również na inną kwestię. Valve ostatnio zarejestrowało nowe znaki towarowe. Wiele na to wskazuje, że producent pracuje po prostu nad nową wersją gry, która najprawdopodobniej oparta będzie na Source 2. Według zgłoszonych znaków towarowych gra będzie nosić nazwę Counter-Strike 2, czyli w skrócie CS2. Wszystkie te ostatnie wydarzenia rodzą wiele pytań odnośnie CSGO. Co dalej z grą? Co ze skinami? Przecież sporo osób wydało na skiny mnóstwo pieniędzy. Czy w tym przypadku należy się ich pozbyć? Myślę, że możemy spać spokojnie. Wątpię, żeby Valve pozwoliło sobie na zrobienie ludzi w przysłowiowego balona. Myślę, że w tym przypadku skiny mogą zostać przeniesione lub skopiowane, jeśli trzymamy się wersji, że CSGO zostaje w obecnym stanie. Jeszcze inny ruch Valve, jaki mogliśmy zaobserwować, to aktualizacja baneru na oficjalnym profilu CSGO na Twitterze. Znalazło się na nim 5 postaci i to oznacza dwie możliwe teorie. Mniej prawdopodobna jest taka, że aktualizacja będzie za 5 dni. Druga sugeruje, że jest to 5. wersja Counter-Strike. Padłem również na to, że 5 postaci może oznaczać skupienie się Valve na rozgrywce drużynowej. Być może to taki mały przekaz, żeby nastawić się na jeszcze większą rozgrywkę 5-osobową niż tylko matchmaking, który mamy w obecnym stanie. Nadal czekam z niecierpliwością na kolejne newsy. Do końca marca coraz bliżej. Myślę, że niedługo znów usłyszymy ciekawe wiadomości na temat CS2. Trzymajcie się, cześć!